Hejka, moi kochani! Witam was w dzisiejszym filmie. Jak po samym tytule widzicie, co jest w dzisiejszym filmie? Tak, dzisiaj jest film pod tytułem Co dostałam w prezencie od kogo na Boże Narodzenie? Tak, co dostałam w prezencie od kogo na Boże Narodzenie? I no. I tak jak w poprzednim filmie z Wigilii, co dostałam w prezencie od kogo na Mikołajki i Wigilię, tak samo w tym filmie pokażę, co dostałam w prezencie i powiem, w jaki sposób wypróbuję ten film, ten prezent na filmie. Więc zbyt wiele nie mam do powiedzenia i bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka. Najpierw pokażę prezent od dalszej rodziny. To jest właśnie ten. W środku jest takie coś, takie pudełko. Już pokazuję, co dostałam. W środku wygląda to tak. Oczywiście tu jest taki krem, taki balsam do ciała. W filmie wypróbowanie prezentów, jak będzie czas na pielęgnację, to nawilżę się tym balsamem właśnie. Nawilżę się, żeby go wypróbować. To drugie też jest balsam do ciała, ale to jest taki sam. Opowiem wam, jak to nawilża i jaki to ma zapach. Chwileczkę. Oraz takie oto perfumy, które w filmie wypróbowanie prezentów popsikam się tymi perfumami. Tak. Dobra, to zamykam pudełko. I z tego prezentu to już jest wszystko. Przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o prezent od sąsiadki, tak jak co roku nagrywałam, co dostałam w prezencie od sąsiadki, niestety mam dla was złą wiadomość, bo w tym roku już opowiem tak właściwie ze szczegółami to. Więc tak, wystroiłam się jak na Boże Narodzenie. Tak, wystroiłam się na Boże Narodzenie i idę właśnie do niej z prezentem dla niej. Tak, idę do niej z prezentem dla niej. Ona otwiera mi drzwi właśnie i mówi, że jest chora. Tak, mówi, że jest chora i że ma COVID-a. Tak mi powiedziała, że jest chora i że ma COVID-a i w ogóle, że się źle czuje. I też było widać po niej, że jest chora i że się źle czuje. Było to też widać po niej. Coś tam wspomniała, że jest chora od gdzieś tak paru dni. Tak. I ona kompletnie zapomniała o tym, że są święta. Całkowicie zapomniała o tym, że są święta. No i niestety w tym roku nie miała dla mnie żadnego prezentu. Niestety w tym roku nie miała dla mnie żadnego prezentu i no trochę mnie to załamało. I no, trochę mnie to załamało, ale w tym roku nie miała dla mnie żadnego prezentu. Niestety. Coś tam wspominała, że podrzuci mi coś na nowy rok. Na nowy rok coś mi podrzuci, tak coś tam wspominała, że na nowy rok mi coś tam podrzuci. Ale no. I mam nadzieję, że coś podrzuci na nowy rok. No bo jak no. A jeśli już coś podrzuci na nowy rok, no to no kurwa. Jutro jest 27 i jutro cały dzień nagrywam wypróbowanie świątecznych prezentów i jutro nagrywam cały dzień wypróbowanie świątecznych prezentów i zawsze nagrywam 27 grudnia. Jeśli nic od niej, jeśli coś dostanę od niej już po wypróbowaniu świątecznych prezentów, to jakby to powiedzieć, jak już coś dostanę od niej po wypróbowaniu prezentów, czyli na nowy rok, tak jak powiedziałam, to już tego no niestety nie nagram, bo tak jak wspomniałam, jeśli mi coś podrzuci na nowy rok, czyli już po nagraniu filmu wypróbowanie świątecznych prezentów, co zawsze nagrywam 27 grudnia i ja muszę nagrać 27 grudnia, bo cały miesiąc czekałam, żeby nagrać właśnie film z wypróbowania prezentów. No i wtedy, jak już będzie po nagraniu wypróbowanie prezentów, to już wtedy nie nagram tego prezentu.
jeśli w ogóle mi coś podrzuci na nowy rok, to wtedy nie nagram tego prezentu, no bo już będzie po nagraniu filmu, w którym będę wypróbowywać wszystkie prezenty, jakie dostałam. Wtedy będę wypróbowywać wszystkie prezenty, jakie dostałam i wtedy już tego nie nagram. No bo bez sensu nagrać film, kurwa, z jednym prezentem, co nie? Bez sensu nagrywać film, gdzie wypróbuję jeden prezent i zresztą wtedy już nie będę miała czasu nagrać filmu z wypróbowania prezentów i też bez sensu jest nagrać film z jednym prezentem. Dlatego jak już dostanę coś od niej na nowy rok, o ile w ogóle dostanę, to już wtedy tego nie nagram i wtedy zużyję te rzeczy już bez wypróbowania, bez nagrania filmu, bez wypróbowania na filmie, bo wtedy już to nie będzie sensu miało. Więc niestety w tym roku nic od niej nie dostałam. Też na miniaturce tego filmu będziecie widzieć tylko jeden prezent, co dostałam od dalszej rodziny, bo niestety w tym roku od sąsiadki nic nie dostałam. A odkąd pamiętam, przez całe życie, odkąd byłam taka malutka, co nie? Przez całe życie dostawałam od niej coś w prezencie, co nie? Na święta. Odkąd byłam taka mała, przez całe życie dostawałam coś od niej w prezencie na święta. Ale w tym roku, no kurde, no nic nie dostałam. Ona nawet zapomniała o tym, że są święta. Jeszcze w dodatku ma jakiegoś covida, źle się czuje i w ogóle. Więc no kurwa, no trochę mnie to załamało. Ale nic to. Jutro następny film, jaki zobaczycie, to będzie z wypróbowania świątecznych prezentów. No i w sumie tyle, co miałam powiedzieć, to powiedziałam. Co miałam powiedzieć, no to powiedziałam. No i kurwa, no w sumie tyle. Ten film będzie bardzo krótki, więc bardzo szybko mi zajmie zmontowanie tego. Więc no, bardzo szybko mi zajmie zmontowanie tego, no bo kurwa co, pokazałam tylko jeden prezent, a potem mówiłam na filmie co i jak, dlaczego nie dostałam od sąsiadki prezentu. No i ten film będzie bardzo krótki, więc bardzo szybko się pojawi, chociaż tyle. I no. No to co, moi kochani, już więcej nie mam nic do powiedzenia. To by było tyle w dzisiejszym filmie. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na dole pod tym filmem. Oczywiście bardzo ważne, żebyście oglądali te moje filmy od samiutkiego początku do samiutkiego końca, żeby nabić mi wyświetleń, koniecznie godzin oglądalności. Tak, wyświetleń godzin oglądalności. Zostawcie miły komentarz na dole pod tym filmem. Zachęcajcie wszystkich do subskrypcji mojego kanału, żeby jak najwięcej was było, żeby każdy odkrywał mój kanał. I to by było tyle w dzisiejszym filmie. Ja się z wami żegnam. To bajo, pa!